Cześć, dzisiaj do Was znowu przychodzę bez makijażu, co oczywiście oznacza jedno, test podkładu. Tym razem przychodzę z testem podkładu z Bourjois, z tym takim popularnym healthy mixem. Ja nigdy z nim styczności nie miałam, zawsze mnie kusił i tak podczas ostatniej promocji w Rossmanie minus 49, minus 55% dorwałam właśnie ten podkład. Więc oczywiście jest on dostępny w wielu drogeriach, więc na pewno łatwo go dostaniecie, jeżeli oczywiście tylko byście chciały. Jest to podkład z witaminami przykrywający oznaki zmęczenia. Cera jest pełna blasku do 16 godzin. Produkt przebadany dermatologicznie. I tutaj jest wzbogacone witaminy C, E i B5. Ja mam go w kolorku wanilia, także zobaczymy, jak się sprawdza. Od razu powiem, że ja mam cerę suchą. Sprawdzałam, czytałam, podobno dla właśnie takiej cery ma to być podkład dobry, bo jest on taki podobno dosyć rozświetlający, nawilżający, więc przy takiej cerze jak moja na pewno powinien się sprawdzić. I odklejam tasiemkę, bo jest ładnie zabezpieczony produkt, więc na szczęście nie dostałam takiego, który ktoś już sobie testował, a co się często zdarza podczas promocji, że te produkty wszystkie są pootwierane, dziewczyny sobie próbują, testują, a nie od tego są te produkty, od tego są testery. Więc udało mi się zdobyć taki bez testowania. Będę go testować jako pierwsza, więc otwieram sobie i oczywiście pompeczka standardowo wyciskam sobie na rączkę. O, jeszcze potwierdzenie. Dobra, jedną miarkę wycisnę i rozprowadzam na buzi. Fajna taka, widać już lekka konsystencja, lekko płynna, nie jest taka gdzie zwarta, zbita, więc będzie, myślę, się przyjemnie nakładało na buzię. Ja oczywiście paluszkami standardowo, jak to ja. Już nałożony. Przyznam Wam, że jestem bardzo zadowolona z efektów, jeżeli chodzi o zapach, bo ja przyznam szczerze, że często zwracam uwagę na zapach, to jest to zapach taki bardzo fajny, przynajmniej mi odpowiada, bardzo mi przypomina balsam do opalania. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre i trafne porównanie. Tak samo zawsze czuję się, kiedy jestem na plaży, czy przy basenie i kiedy chce się opalać podczas wakacji, to tak właśnie czuję od siebie dokładnie taki sam zapach, kiedy posmaruję się tym balsamem do opalania, a kiedy posmarowałam się teraz tym podkładem. Myślę, że kolor jest idealnie do mnie dobrany, udało mi się trafić, więc jak najbardziej. Powiem Wam, że nakłada się bardzo właśnie fajnie, przyjemnie, równomiernie. Ładnie tutaj wyrównuje się z kolorytem skóry. Nic się nie marszczy i nie zbiera. Czasami oznaczają mi się skórki po podkładach, tutaj na okolicy nosa czy dookoła. Tak tutaj nic takiego nie ma, nie ma żadnych takich odznaków, nic się nie odznacza. Wszystko ładnie się rozprowadziło. Formuła jest bardzo lekka i właśnie nie czuję, jakbym miała jakiegoś takiego podkładu specjalnie na sobie, tylko jakbym miała taki nawilżający krem na dzień. Dokładnie tak samo się czuję. Naprawdę cera zyskała takie nawilżenie, taką gładkość, można powiedzieć. Naprawdę jest gładziutka, fajnie taka, naprawdę miła, można powiedzieć. I czuję nawilżenie, tak jakbym sobie po prostu nałożyła krem, co robię też codziennie, kiedy wstaję. Dokładnie takie same odczucia mi po prostu daje ten podkład, więc myślę, że te witaminki robią swoje i faktycznie działają. Ma być blask do 16 godzin, to zobaczymy. Faktycznie jakieś tam rozjaśnienie cery jest. Wygląda ona bardzo ładnie, promiennie, naturalnie. Myślę, że nie daje takiego efektu maski, a wręcz przeciwnie. Ładnie zakrywa to, co ma zakryć, więc te niedoskonałości nasze są nieco mniej widoczne. Skóra wygląda bardzo młodo, promiennie, tak naturalnie, czyli jeżeli chodzi o mnie i takie codzienne wyjścia, to jest to jak najbardziej pożądany efekt, z którego jestem tutaj bardzo zadowolona. Ten zapach czuję cały czas, więc jeżeli komuś by to nie odpowiadało, to myślę, że to może być jakimś minusem dla kogoś. Natomiast mi jak najbardziej ten zapach odpowiada i naprawdę czuję się bardzo komfortowo,
bardzo przyjemnie i lekko właśnie nie czuję. To jest też dla mnie bardzo ważne, że właściwie nie czujemy w ciągu dnia, że mamy coś na sobie, wiecie. Czasami jest takie uczucie ciężkości, że Boże, już myślę sobie czasami w ciągu dnia, że chciałabym coś zmyć. Tak, tutaj tego nie ma, naprawdę jest bardzo przyjemnie i gładziutko, taki jakby nawilżający krem, a który naprawdę idealnie zlewa się z kolorytem skóry. Nic się nie odróżnia, po prostu właściwie, powiem Wam, nie widać, jakbym miała podkład na buzi. Nie znaczy, że on nic nie robi, tylko po prostu moja buzia wydaje się teraz tak piękna i naturalnie piękna właśnie, że wydaje się, jakbym tego podkładu właściwie nie miała, więc jak najbardziej efekt wow i jestem zaskoczona w sumie, bo wiedziałam, że wiele osób go poleca i wychwala, ale mówię, no kurde, no mam wiele podkładów, wiele testowałam i no okej, ten jest fajny, ale żaden chyba nie był tak dobry jak ten. Tutaj patrzę, wiecie, w lustereczko i naprawdę jestem zszokowana, bo naprawdę cera i buzia wygląda przepięknie, tak właśnie promiennie. No, jakbym naprawdę się wyspała i jakbym nic nie musiała zakrywać, jakby moja buzia właśnie taka była już po przełudzeniu, także mega, mega duży plus dla tego produktu. Cena nie jest jakaś niska, bo produkt kosztuje około chyba 62 zł, coś takiego, ale podczas promocji właśnie za 30 zł można taki produkt dorwać, jak też zrobiłam, więc myślę, że najlepszym właśnie wyjściem, rozwiązaniem będzie kupić taki produkt podczas tej promocji, bo nie ma co kupować normalnie, bo pewnie jakieś produkty macie, wiecie, do buzi, więc wykorzystajcie te, co macie, a kiedy przyjdzie kolejna promocja, bo na pewno przyjdzie, to wtedy śmiało możecie kupić sobie ten podkład, bo jest rewelacyjny i teraz już śmiało, z ręką na sercu też sama mogę go polecać. Także tak wyglądał test tego produktu, oceniam go bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Chyba teraz numer jeden u mnie, był numer jeden podkład z Wake Me Up, z Rimmela, a teraz na pewno Bourjois Healthy Mix. To będzie mój numer jeden i będę go, myślę, testować namiętnie. Oj tak. No, także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dla kogoś ten test będzie przydatny, bo dla mnie, przyznam, stał się bardzo przydatny. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.